Ho, ho, czy są tu jakieś grzeczne dzieci? Marcel, zobacz, kto tam przyszedł. Chodź, daj rękę. Marcel, tato, chodź. Patrz, Mikołaj no przyszedł. Nie bój się mnie, no coś ty. Marcel, chodź. Tato, chodź, chodź, Mikołaju. Ej. Fundacja Pomóż Im, prowadząca białostockie hospicjum dla dzieci, już od 10 lat, no przed świętami, pragnie dodatkowo uszczęśliwić swoich podopiecznych i ich rodzeństwo. Wiadomo, że wszystkie dzieci czekają na Mikołaja przed tym okresem świątecznym i czekają na swoje wymarzone prezenty. Staramy się to zrealizować, te marzenia dzieci. Dzieci pisały listy do świętego Mikołaja, także w tych paczkach tutaj, które stoją za mną, są właśnie te marzenia, które spełnili nasi darczyńcy. Listy były opublikowane na naszej stronie internetowej www.pomozimim.org.pl i każdy z nas, każdy z chętnych mógł zrealizować takie jedno marzenie wybrane. I stąd tutaj za mną właśnie mamy pełno spełnionych marzeń dziecięcych. A o czym marzą dzieci? O czym marzą dzieci? Marzenia są bardzo różne. Od ciepłych kocyków, pluszowego misia, pieluszki, po słuchawki dla nastolatków. I no są to marzenia takie nie mocno wygórowane, prawda? Takie, które każdy z nas jest w stanie spełnić tak naprawdę. Do ilu dzieci podopiecznych Fundacji Mikołaj zawitał? W sumie listów było 53. Pisanych. Tyle jest podopiecznych wraz z rodzeństwem, ponieważ samych podopiecznych mamy 30 plus rodzeństwo, to wychodzi 53 listy do Mikołaja. Fabian, zobacz, kto przyszedł. Mikołaj, wołają ciebie. Tak. Chodź, Marcel, kto to? Co ty, boisz się Mikołaja? Trzymaj. Popatrz. Ci Mikołaj przyszedł. Widzisz, że nawet tu przyjechał do ciebie. Fabian, byłeś grzeczny? Czy nie? Co? Skoro przyszliśmy, to było. Wielki prezent jeszcze. Byłeś grzeczny, Fabian? Co? Gdzie Mikołaj? Poszukaj Mikołaja. Gdzie jest Mikołaj? On tu! Właśnie, hej! Ale pięknie popatrzyłeś, widzisz? A tu dla ciebie, proszę. Popatrz, jaki prezent duży dostałeś od Mikołaja. Widzisz, Fabciaku? Hej! A chcesz zobaczyć, co tam jest? Fabian, chodź, spróbujemy otworzyć prezent. Poprosimy Śnieżynka, nam pomoże. Co? Poprosimy Śnieżynki. Popatrz, ale będziemy się masować teraz. Będziesz leżał się relaksował, co? Fabiś, widzisz? Wow, ale fajny prezent. Ten Mikołaj to umie czytać w myślach dzieci, wiesz? Powiesz ładnie dziękuję. Dziękuję Mikołaju. Kolejny prezent. Kolejny dla grzecznych rodziców. To oczywiście. Grzecznych rodziców. Marcelek prosił o Spidermana. Bardzo lubi, to jego ulubiony bohater. Fabianek prosił o matę do masażu. No bardzo dla niego się przyda, na jego napięcie mięśniowe, więc na pewno będzie korzystać z tego. Jest bardzo miło, tak, że ktoś chce przyjść, sprawić przyjemność nie tylko rodzicom, ale przede wszystkim dzieciom. Tym bardziej, że to taki świąteczny czas. Ja każdemu powtarzam, że nasze hospicjum to jest taka rodzina, więc jest bardzo miło, kiedy możemy ich gościć u nas w domu. Cóż, Marcelek, skąd
I trzeba teraz znaleźć coś. Nie! Jestem od wielu lat wolontariuszem Fundacji Pomóż Im. Co roku jeździmy do rodzin w rolach Mikołajów i Śnieżynek. Co roku wywołuje to dużo radości u rodzin, u dzieci. Spełniamy ich marzenia. Raczej nie my w sumie, tylko darczyńcy. Jakby są wstawiane listy na stronę internetową, darczyńcy się tam zgłaszają i dzięki temu wolontariusze mogą spełniać tak te przyziemne marzenia, ale mimo, że to są takie przyziemne, to wywołują naprawdę wiele radości. Ten czas jest tego przyjazdu bez troski, pełen ciepła, radości i taka chwila zapomnienia.